Dzień dobry, dziś na poboczu BMW testuje nowe M4 GT3, elektryczna Alfa Romeo Giulia oraz hiper długa limuzyna na Rolls-Royce Phantomie. Zaczynamy! Przyłapano pierwsze zdjęcia nadchodzącego nieco kontrowersyjnego M4 Coupe oraz M4 GT3. Ten drugi ma trafić do produkcji w 2022 roku jako typowo torowy samochód przeznaczony do zakupu przez prywatnych odbiorców. Zastąpi M6 GT3 zaprezentowane w 2016 roku. Ten za to model zastąpił wcześniej Z4 GT3 o takim samym przeznaczeniu. Pod maską M6 GT3 pracuje za to wyczynowa wersja jednostki 4.4 V8 z serii P63, podwójnie doładowana o mocy 585 koni, która zmienia się w zależności od wymogów danej serii wyścigowej. Auto waży dodatkowo niespełna 1300 kg. Pojazd w tej specyfikacji zdobył kilka zwycięstw przez ostatnie lata w 24-godzinnym wyścigu Le Mans. Teraz bawarski producent nie zdradza zbyt wiele na temat nadchodzącego następcy, ale potwierdza, że przez najbliższe miesiące zamierza mocniej zajmować się rozwojem właśnie M4 GT3. Produkcyjne BMW M4 ma korzystać z jednostki S58 Twin Power Turbo o mocy 500 koni. Wyczynowy wyścigowy wariant będzie bazować na cywilnym M4. Można się spodziewać w kwestii stylistyki masywnej, mocno zwracającej uwagę atrapy chłodnicy, wąskich, nowoczesnych przednich reflektorów oraz pary dużych świateł przeciwmgielnych. Dodatkowo w wyścigowym modelu pojawi się wentylowana maska oraz błotniki. Na foto zwiastunie widać też aerodynamiczne obudowy lusterek, klatkę we wnętrzu oraz duże skrzydło na klapie bagażnika. Rozwinięcie skrótu ETCR to European Touring Car Championship, czyli Europejskie Mistrzostwa Samochodów Turystycznych. Są to wyścigi organizowane przez FIA, którymi w 2005 roku zastąpiono wcześniej WTCC. Jest również od niedawna druga seria nazywana takim samym skrótem, to Electric Touring Car Championship. Pierwszy sezon tej serii ma odbyć się w 2020 roku i do tej pory swój udział zapowiedziała tu Cupra e-Racer, Hyundai Veloster N ETCR oraz Alfa Romeo Giulia. Zespół Romeo Ferraris zaprezentował niezależnie zbudowaną Giulię w wariancie w pełni elektrycznym. Auto powstało wspólnie z partnerem wyścigowym Alfa Romeo, a mianowicie Hexatorn Racing System, a silnik generuje znamionowo około 400 koni, natomiast maksymalnie aż 670. Na pokładzie znajduje się bateria o pojemności 65 kWh, a do obsługi mocy służy jednoprzełożeniowa skrzynia biegów przenosząca moc na tylną oś. Po prezentacji Tesli Cybertruck, która jest nowoczesnym elektrycznym pick-upem stylizowanym jak żadne inne obecnie auto na lata 60. i 70., wszystko zaczęło się wtedy od Alfa Romeo Carabo, później było Maserati Boomerang oraz również Lancia Stratos Zero. Jeżeli myślicie, że tylko Elon wpadł na fantastyczny pomysł powrotu do przeszłości, to wcale tak nie jest. Nieco wcześniej, zanim cały świat wierzył, że przyszły pick-up Tesli będzie tak wielki, że na pace zmieści konkurencyjnego Forda F-150, a stylistycznie nawiązywać będzie do elektrycznego ciągnika siodłowego Tesli Semi, pojawił się Bollinger B1 SUV oraz pick-up B2. Również w pełni elektryczny i charakteryzujący się mocno siermiężną stylistyką, najbardziej przypominającą Land Rovera Defendera. Na targach w Los Angeles auto zostało wreszcie oficjalnie zaprezentowane i teraz wiadomo o nim znacznie więcej. Przede wszystkim do produkcji trafi w 2020 roku. Napędzana jest dwoma silnikami elektrycznymi zlokalizowanymi na przedniej i tylnej osi, generującymi łącznie 623 koni oraz 906 Nm momentu obrotowego. Pozwala na przejechanie maksymalnie 322 km na jednym ładunku, a na pokładzie znajdują się baterie o pojemności 120 kWh. Oba modele zawieszone są ponad 38 cm nad ziemią i dysponują pneumatycznym zawieszeniem o regulowanej wysokości. Z zewnątrz pokryte są ciemnym lakierem, natomiast podwozie wykonane zostało z karbonu i kewlaru. Dodatkowe nadwozie posiada łatwo zdejmowalną przednią szybę, boczne okna oraz panele dachowe. W kabinie znajdują się cztery identyczne oddzielne fotele oraz całkiem luksusowe wykończenie. Cała elektronika w kabinie została uszczelniona i zabezpieczona przed zalaniem wodą. Co ciekawe, dzięki drzwiom przejściowym w przedniej części pojazdu można korzystać z całej długości samochodu, przewożąc wyjątkowo długie przedmioty. Volvo jest usatysfakcjonowane ze swojej decyzji dotyczącej budowy w pełni elektrycznego XC40 Recharge EV. Porównując ten model z konkurencyjną Tesla Model 3, jest on wyposażony w lepszą i większą baterię, gwarantującą większy zasięg niż u amerykańskiego producenta. Elon Musk zdecydował się zainstalować w taniej trójce baterię o pojemności 70 kWh, kiedy Volvo zamontowało pakiet o pojemności 78 kWh. W takiej konfiguracji najmniejszy szwedzki crossover pozwala na przejechanie na jednym ładowaniu ponad 400 km według cyklu WLTP, kiedy bardzo podobna wielkościowo Tesla Model 3 przejedzie jedynie 409 km. Oczywiście rzecz nie dotyczy wariantu Long Range, robiącego aż 560 km.
Hyundai Motor Group zdradził swoje plany dotyczące rozwijania gamy modelowej aż do 2025 roku. Samochody elektryczne będą dla Koreańczyków bardzo istotne, tak samo jak pojazdy transportu osobistego. Firma zamierza zelektryfikować większość swoich modeli na większości rynków, to znaczy w Chinach, Europie, Południowej Korei oraz Stanach Zjednoczonych. Targetem będą głównie młodzi klienci. Genesis ma zamiar zaprezentować swojego pierwszego elektryka w 2021 roku. Hyundai ma również szerokie plany dotyczące rozwijania systemów autonomicznych, które mają pojawić się w samochodach na poziomie drugim i trzecim do 2025 roku. W pełni autonomiczny, masowo produkowany samochód ma zadebiutować w 2024 roku. Dodatkowo na nadchodzących targach w Genewie duże stanowisko zajmie Genesis, który chce zadebiutować w Europie i konkurować z innymi markami premium. Niedawno szefem designu został Filippo Perini, czyli były stylista Audi, Lamborghini i Alfa Romeo. W swojej ofercie marka ma w tym momencie jedynie dwa samochody, G70 oraz G90. Mniejszy to konstrukcyjny kuzyn Kia Stinger, bazujący na tej samej platformie, choć z krótszym rozstawem osi, co czyni go konkurencją dla BMW serii 3 oraz Mercedesa klasy C. G90 to duża limuzyna mająca rywalizować z Audi A8 czy BMW serii 7. W drodze jest też SUV GV80, który ma zadebiutować w ciągu najbliższych 2 tygodni. Później ofertę ma uzupełnić jeszcze mniejszy crossover GV70. Na rynku limuzyn są ulepy wynajmowane przy okazji studniówki czy wieczoru panieńskiego lub kawalerskiego, wykonane z najróżniejszych samochodów, zaczynając od Corvette C6 przez BMW X5 i Audi Q7, a na Ferrari F430 kończąc. Są też profesjonalne, dłuższe limuzyny produkowane przez same duże i znane firmy. Chodzi tu o m.in. najbardziej luksusową wersję S-klasy, czyli Pullman, występującą również w odmianie Pullman Guard, z pełnym opancerzeniem chroniącym pasażerów przed ostrzałem z karabinów maszynowych oraz granatów gazowych. Teraz do konkurencji dołącza jeszcze 7-metrowy Rolls-Royce Phantom za cenę 3 milionów dolarów sztuka. Rozstaw osi zwykłego Phantoma powiększono o 1 metr, osiągając w ten sposób wynik 4,8 metra. Do tego samochód opancerzono i zabezpieczono przed ostrzeliwaniem oraz eksplozjami. Wewnątrz zainstalowano nowy system multimedialny, system audio Bang & Olufsen czy oświetlenie nastrojowe. Phantom w ten sposób stał się co prawda bardzo ciężkim samochodem, gdyż nie zapominajmy, że już w fabrycznej dłuższej wersji masa wynosiła 2610 kg. Tymczasem moc silnika w limuzynie nie wzrosła i nadal napędzany jest jednostką 675 Twin Turbo V12 o mocy 571 koni oraz 900 Nm momentu obrotowego. Rouge Performance zaprezentowało odświeżony pakiet modyfikacji dla Forda F-150. W jego skład wchodzą 20-calowe czarne aluminiowe felgi oraz offroadowe akcesoria włącznie z dodatkowym oświetleniem. Dodatkowo obniżone zawieszenie oraz 33-calowe terenowe opony General Grabber. Nowy Ford F-150 Rouge Performance otrzymuje też nową pokrywę na pakę, układ wydechowy z podwójną końcówką, charakterystyczną atrapę chłodnicy z drobnym oświetleniem plus nowy zderzak. Na karoserii znalazła się też nowa grafika podkreślająca, że nie jest to zwykły F-150. Ceny pakietu zaczynają się od 14 tysięcy dolarów. Jest również kolejna wieść dotycząca króla amerykańskich pick-upów, Forda F-150. Otóż koncepcyjny Super Snake przestał być koncepcją, a zaczął rzeczywistością. Potwór od Shelby trafi do wybranych salonów Forda w USA w przyszłym roku. Wyprodukowanych zostanie przy tym jedynie 250 egzemplarzy tego wyjątkowego modelu. Początkowo model ten powstał jedynie jako eksperyment, ale reakcja klientów była tak niespodziewana i auto spotkało się z tak dużym zainteresowaniem, że nie można było przejść obok tego zjawiska obojętnie. Co ciekawe, model zaprezentowano jeszcze na targach SEMA, które odbyły się około miesiąc temu. Pick-up otrzymuje ulepszone zawieszenie, hamulce oraz obowiązkowe okleiny karoserii. Pod specjalnie przystosowaną maską znajduje się 5-litrowa jednostka V8, generująca 770 koni i przyspieszająca do setki w 3,4 sekundy. Wiele firm stawia w tym momencie wyłącznie na samochody elektryczne, spychając inne wersje napędów na dalszy tor. Tak samo jest z wodorem. Uznawany za drogi, nieopłacalny, ciężki we wdrożeniu oraz nieefektywny, jest często zapominany. Koreańczycy działają jednak wielotorowo i z jednej strony dysponują coraz większą gamą świetnych elektryków, a z drugiej produkują model Nexo z napędem wodorowym. Koncepcji tego napędu jest wiele, ale obecnie najlepszą opcją są ogniwa wodorowe. Dzięki nim samochód na wodór to tak naprawdę samochód elektryczny. Różnica polega jedynie na pozyskiwaniu energii. W samochodach stricte elektrycznych magazynowana jest ona w akumulatorach, które wcześniej trzeba naładować. Samochody wodorowe natomiast przechowują ją w ogniwach wodorowych, które nalewamy do baku na stacji. Reakcja chemiczna generowana pomiędzy wodorem a czystym tlenem pozyskiwanym z powietrza wytwarza prąd oraz czystą wodę magazynowaną w specjalnym zbiorniku. Problemem jest wytwarzanie super czystego wodoru. Ten proces jest bardzo drogi i energochłonny, ale pracuje się nad możliwościami oczyszczania wodoru. Gdyby opracowano działający sposób, to Polska mogłaby stać się potentatem w jego produkcji, gdyż sam koncern Lotos produkuje go już całe mnóstwo.
Wracając do Hyundai Nexo, ten pokonał ostatnio na jednym ładowaniu aż 778 km. Auto podczas trasy oczyściło 405 kilolitrów powietrza, co odpowiada zapotrzebowaniu 23 dorosłych osób. Tymczasem w Polsce Lotos i Toyota podpisały porozumienie o strategicznej współpracy przy budowie dwóch obiektów oferujących wodór. Mają stanąć w Warszawie i w Gdańsku. Pierwszy pojawi się przy ulicy Łopuszańskiej, zaś drugi w okolicach rafinerii. Do wyjątkowej oferty Forda asygnowanej logo Vignale dołączył Ford Focus Active. Klienci decydujący się na takie połączenie mogą liczyć na standardowe 17-calowe felgi, czarne wstawki na nadwoziu kontrastujące z lakierem, światła LED z ciemnymi wkładami czy relingi dachowe ze szczotkowanego aluminium. W kabinie znajdziemy m.in. skórzaną tapicerkę, system audio wysokiej klasy, wyświetlacz head-up oraz asystenta parkowania. Nowa odmiana powinna przyczynić się do wzrostu popularności kompaktowego Forda. Producent przyznaje, że auto co prawda sprzedaje się bardzo dobrze, o czym mówią same liczby. W tym roku auto zakupiło aż 200 tysięcy klientów w Europie. Gama Focusa w przyszłości zostanie najprawdopodobniej uzupełniona o tzw. miękką hybrydę, opartą na benzynowym silniku EcoBoost. W 1960 roku załoga FSO zaprezentowała z dumą prototyp pierwszego samochodu sportowego, a mianowicie Syreny Sport. Nie był to jednak jedyny samochód, który producent przygotował na majową defiladę. W cieniu wydarzenia stał jeszcze mikrobus przecierający szlaki w produkcji modeli do segmentu MPV. Impulsem do jego stworzenia była autentyczna potrzeba. Powszechne spółdzielnie produkujące odczuwały braki w posiadaniu niedużego samochodu umożliwiającego transport. W służbie zdrowia również zgłaszano takowe zapotrzebowanie. Mikrobus miał być narzędziem do pracy, a jego podstawowymi założeniami była prostota, funkcjonalność, niezawodność i niska cena. Aby zminimalizować koszty, zamierzano wykorzystać jak największą ilość już istniejących i stosowanych podzespołów Syreny. Realizacją projektu zajęli się pracownicy działu głównego konstruktora FSO, którzy pracowali też nad projektem Syreny Sport. Samochód przeznaczony był do przewozu aż 7 pasażerów wraz z bagażem, a jego obciążenie dopuszczalne wynosiło 435 kg. Wykorzystano cały zespół napędowy używany w Syrenie 101. Od nowa zaprojektowano jednak zmodyfikowaną ramę i nową konstrukcję zawieszenia tylnego. Tym razem zabrakło jednak mocy przerobowych oraz właściwego momentu. Sukces Syreny Sport zjadł chyba bardziej sensownego mikrobusa. Dziękujemy Wam za oglądanie i za dzisiaj. Jutro oglądajcie nas również rano w nowym odcinku na Poboczu oraz wieczorem w nowym Top. Do zobaczenia!